materiał, który stanowi swoiste podsumowanie i tak zwane rozliczenie z mojej aktywności przez 4 lata. Mając na uwadze to, że jesteśmy w przededniu tak naprawdę, albo lada chwila prezydent Komorowski ogłosi datę wyborów październikowych, bo wiemy, że to będzie październik, pytania są co do daty, czyli jeszcze nie ma ogłoszonej kampanii wyborczej, uważam, że jest to bardzo dobry moment, ażeby rozliczyć się z mieszkańcami naszego miasta, przedstawiając swoiste sprawozdanie, które dzisiaj zostanie przekazane, które dzisiaj będzie dystrybuowane do mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj tego typu materiał, który dzisiaj Państwu pozwolę sobie przedstawić, zostanie dystrybuowany za pomocą naszych sił i środków do jak największej liczby grudziądzan. Mam nadzieję, że zostanie on dobrze zczytany, że pozwoli on tak jakby dobrze ocenić moją pracę. Oczywiście można ją oceniać w różnoraki sposób, aczkolwiek zdecydowałem się, Szanowni Państwo, ażeby tutaj były głównie informacje oparte na danych, na faktach, na liczbach. Tutaj nie ma obiecanek, ponieważ to nie kampania wyborcza. To jest materiał, który służyć ma temu, co faktycznie przez te 4 lata wspólnymi wysiłkami z mieszkańcami Grudziądza, z władzami samorządowymi udało nam się zrealizować. Okej. Tutaj oczywiście, Szanowni Państwo, dla Was będą te ulotki również do wzięcia, stąd też będziecie mogli ten materiał powziąć. I pozwólcie, że ja krótko go streszczę, tak? A potem ewentualnie przejdziemy do zadawania już konkretnych pytań, bo na pewno takie się mogą nasunąć. Zaczęliśmy mówić od tego, co się dzieje faktycznie w kraju, ale no, nikt z nas nie zaprzeczy, że dla Grudziądzan ten miniony czas, no to jest czas zmian dynamicznych, prorozwojowych na różnym obszarze. Mimo wszystko również na obszarze zmian społecznych, na pewno na obszarze zmian inwestycyjnych, tak, który przyniósł wiele korzyści. Oczywiście tu nikt nie wpada w samozachwyt, nie można mówić, że wszystko jest wykonane w 100%. Do realizacji pozostało jeszcze i do polepszania, tak jakby do angażowania się w wiele różnych dziedzin. No ale oczywiście, no, jeżeli byśmy wszystko mieli zrobić w ciągu kilku lat, no to co byśmy robili później? Także jest jeszcze wiele dziedzin, wiele obszarów do poprawienia, wiele obszarów do inicjacji. Mam nadzieję, że te kolejne wybory, kolejne władze w tym kierunku będą zmierzały. Tak jak powiedziałem, przechodzę do rzeczy, do faktów. To, o czym będę Państwu opowiadał, to jest moja aktywność bądź współaktywność z władzami samorządowymi. Głównie chodzi o prezydenta Grudziądza, władze samorządu województwa, prezesów lokalnych spółek oraz organizacji, których aktywnie starałem się wspierać, pomagać swoimi kontaktami, swoją wiedzą, jakimś doświadczeniem, które poprzez te 4 lata pracy parlamentarnej zarówno na szczeblu rządowym, ale również szczeblu województwa samorządowego uzyskałem i nawet dzisiaj będziemy musieli w miarę szybko kończyć, bo jestem umówiony w Urzędzie Marszałkowskim z wójtem gminy Grudziądz i z burmistrzem Łasina. Jedziemy wspólnie do dyrektora funduszy europejskich rozmawiać o nowej perspektywie finansowej i potrzebach, które czekają powiat grudziądzki, gminę Grudziądz oraz mieszkańców Łasina w ramach tejże perspektywy. Dlatego też nieuniknione jest moje angażowanie się do takiej pracy tutaj na szczeblu lokalnym, mimo tego, że poseł tak naprawdę głównie powinien pracować w Warszawie, przygotowując projekty ustaw, występując w Sejmie, pracując nad poselskimi projektami, reprezentując oczywiście region, mając na uwadze te wszystkie narzędzia, które w kompetencji parlamentarzysty są. Ale oczywiście oprócz tego muszę zajmować się działaniami, które są tu i teraz. Szanowni Państwo, Regionalny Szpital Specjalistyczny. Nie od dziś na pewno wiecie, że z dyrektorem Nowakiem bardzo silnie pracujemy na różnych obszarach aktywności związanej ze szpitalem. Począwszy od kontraktów, których zarządcą jest minister zdrowia poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tych spotkań mieliśmy kilkanaście, zarówno na szczeblu regionalnym w Bydgoszczy, a ostatnio bardzo intensyfikujemy swoje działanie na szczeblu centralnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie spotykamy się z panią prezes, cały czas argumentując za zasadne podwyższenie kontraktu grudziąckiego szpitala. Oczywiście nie na zasadzie pięknych oczu, tylko przywołując i porównując dane innych szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, porównując dofinansowanie środkami publicznymi na pacjenta w Grudziądzu, w Toruniu, we Włocławku, w Bydgoszczy. Także te spotkania trwają na bieżąco, ale to, o czym Państwu mogę powiedzieć, opierając się na faktach, to już są te zestawienia.
gdzie tak jakby te liczne spotkania, o których Państwu mówiłem, zarówno na szczeblu administracji rządowej, ale również na szczeblu administracji samorządowej, przyczyniły się i moja aktywność wespół z dyrektorem Nowakiem do tego, że zarówno budowa zintegrowanego systemu zarządzania lekami, tak zwanej apteki szpitalnej, a także budowa oddziału psychiatrycznego w Grudziądzu, refinansowana ze środków marszałkowskich, stała się faktem i 25 milionów złotych zostało dzięki również mojemu udziałowi przyznane dla grudziąckiego szpitala. Dalsze działania oczywiście mają miejsce, jeżeli będziemy na bieżąco z panem dyrektorem Nowakiem mogli Państwa informować, co się danego wydarzy, a zapowiem, że coś się wydarzy. O szczegółach jednak nie mogę mówić, ponieważ trwają bardzo zaawansowane rozmowy z kilkoma agencjami rządowymi i instytucjami, które tak jakby zarządzają środkami centralnymi. Niedługo taka informacja powinna być przekazana. Nowe miejsca pracy, pomoc przedsiębiorcom w Grudziądzu, czyli aktywizacja osób bezrobotnych oraz dofinansowanie do nowych miejsc pracy, pomoc przedsiębiorców. I to tutaj również moje wspólne działanie z panem dyrektorem Tomaszem Pacuszką poprzez wielokrotne spotkanie w samorządzie województwa z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Niejednokrotne bardzo ostre spotkania i wymiana zdań na temat słuszności naszej koncepcji, co do tego, że do Grudziądza powinny trafiać środki takie, nie inne, z tych i nie z innych powodów, a także spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej również przyczyniły się do tego, że te wszystkie projekty i programy unijne, o które Grudziądz aplikował w postaci Powiatowego Urzędu Pracy, zamknęły się kwotą 28 milionów złotych. Oczywiście znając aktywność pana dyrektora Tomasza Pacuszkę oraz nasze wspólne działanie, mam nadzieję, że to się na tym nie skończy, ale tutaj znowu mówimy o faktach, także pokazuje po prostu to, gdzie realnie to moje wsparcie do pana dyrektora było skierowane. Rewitalizacja grudziąckich kamienic, czyli działanie przypisane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, widać, co się tak naprawdę dzieje. Nie mówimy tutaj o całej rewitalizacji, bo w stosunku do właścicieli prywatnych kamienic oczywiście moje możliwości są ograniczone, ale natomiast czynnie wspieram pana prezesa w tym, żeby te pieniądze, które są zapisane w ramach programu operacyjnego naszego województwa, trafiły. I tutaj na tą rewitalizację udało się pozyskać z samych pieniędzy w ramach RPO 3,2 miliona złotych. Specjalna strefa ekonomiczna. Specjalna strefa ekonomiczna to głównie rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Dotyczy nie tylko uzbrojenia terenu specjalnej strefy ekonomicznej, którą z panią prezes Błażyńską, nad którą pracowaliśmy około 2 lat temu, ale też notoryczne i ciągłe procedury związane z przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa nowych terenów przy zjeździe z autostradowym na wykorzystanie pod działalność inwestycyjną dla przyszłych, mam nadzieję, inwestorów. Tutaj też nie lada kwota dofinansowania, która sięga 3,5 miliona złotych. Oczywiście nie mówimy koniec. Pieniądze w ramach nowej perspektywy finansowej, nowego rozdania będą właśnie służyły temu, żeby tego typu działania innowacyjne, które w przyszłości mają służyć innowacji, a ten teren był po prostu pod to przygotowany. Także kolejny fakt, 3,5 miliona złotych poprzez działania Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trasa średnicowa to jest bardzo długa baśń i nuta, legenda można powiedzieć, tak? Łączny koszt dofinansowania 146 milionów złotych. To już jak byłem sekretarzem miasta, faktycznie trwały prace nad dalszymi etapami, nad tym projektem. Ale cały czas jest kwestia refinansowania środków podczas kolejnych etapów. Cały czas trzeba udowadniać swoją rację, zasadność. Czasami trzeba walczyć o to, żeby korekty nie były takie, jakie są. Takie jak to jest kilkuletnia inwestycja i tutaj też swój udział mam, chociaż nie tak duży i tutaj o realnych kwotach mówić nie mogę. Szanowni Państwo, wiele mówiłem na temat mojego zaangażowania w Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii. To jest inwestycja, którą zapowiadałem, główna inwestycja, którą zapowiadałem 4 lata temu. I mając na uwadze otoczenie, w jakim funkcjonowaliśmy, pomysł na to, przekonanie do tego pomysłu zarówno zarząd województwa, jak i sejmik województwa kujawsko-pomorskiego, bo to on będzie decydował przede wszystkim o tym, czy ta inwestycja ma być realizowana, na jakim obszarze, czy tylko
miasta Grudziądza, czy też całego województwa, również przyniosła efekt. Oczywiście nie na razie materialny, niestety, czego żałuję, aczkolwiek nie ja jestem dysponentem środków miejskich, a mówimy tutaj o zaangażowaniu kilku do kilkunastu milionów złotych, to nie ja mogłem do końca wskazać lokalizacje, aczkolwiek takie lokalizacje już są wyodrębnione, ale to, co najważniejsze, Szanowni Państwo, to jest to, że mamy obiecaną kwotę od Pana Marszałka, kwotę dofinansowania między 10 a 12 milionów złotych na te Centrum Popularyzacji Nauki. O ile to już jest pewne? Pewne jest o tyle, że inwestycja ta została wpisana jako inwestycja priorytetowa i pilotażowa, która będzie realizowana w Grudziądzu i zapisana do strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski, a także Pan Marszałek ocenił ten pomysł bardzo dobrze, na tyle, że Grudziądz nie będzie jedynym dysponentem tego środka. Oprócz Grudziądza tego typu centrum powstanie we Włocławku i na pewno w Inowrocławiu. Pomysł jest jeszcze na Bydgoszcz. Ale tutaj pytanie jest takie, czy w ramach tej puli aglomeracyjnej zarówno Toruń i Bydgoszcz nie będą korzystały z pieniędzy innych niż RPO na tego typu funkcje. Ale na pewno w tych trzech miastach prezydenckich te Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii powstanie. Oczywiście chciałem i miałem taką nadzieję 4 lata temu, że uda się to zrobić szybciej. Ale mieliśmy dwa problemy. Pierwszy polegał na problemie z lokalizacją, bo nie ukrywam, mówiliśmy na początku o Nabrzeżu Nadwiślańskim i wytoczonym tam obszarze, jednak tutaj koncepcja była również taka, że być może jest to zacenne miejsce z punktu widzenia posiadania nieruchomości przez miasto, żeby tam lokalizować tego typu obiekt. W grę wchodzi dzisiaj również jeszcze były młyn koło starostwa, także jest parę koncepcji co do tego, gdzie to ma być zlokalizowane. A kolejna kwestia to było po prostu środki finansowe. Oczywiście można było to zbudować za pieniądze miejskie, ale tak, angażowanie sporej grupy pieniędzy, bo to jest między 10 a 12 milionów złotych w tego typu inwestycje, wydawało mi się i prezydentowi miasta przede wszystkim nieodpowiedzialne, mając na uwadze to, że jednak w dyspozycji na tego typu inwestycje są pieniądze unijne. Dlatego jestem przekonany, że ta inwestycja zostanie szybciej teraz niż później już nierealizowana, bo koncepcja tej inwestycji jest. Szanowni Państwo, trwają również prace bardzo zaangażowane, o czym Państwo bardzo szybko poinformuję w następnej konferencji prasowej na temat naszych grudziąckich spichlerzy, ale tutaj nie chciałbym się rozwijać, bo będzie czas ku temu, że oddzielnie Państwa o tym pozwolę sobie poinformować. A czego to dotyczy? Pozwolę sobie, oświetlenia, czy pozwolę sobie poinformować na kolejnej konferencji, zrobimy taki fajny briefing. Znamy informacje. Tak jak powiedziałem na początku, Szanowni Państwo, praca parlamentarzysty to nie tylko praca w Sejmie, ale to przede wszystkim praca tutaj lokalna, ale tak naprawdę po raz pierwszy udało nam się z chłopakami, moimi pracownikami, zrobić statystyki. Bo to się tak pracuje z dnia na dzień, tak? Odnotowuje się pewne fakty, ale nigdy jeszcze do tej pory nie zrobiliśmy takiego skupienia tego całego przedsięwzięcia, jakim jest moja aktywność poselska i postanowiliśmy zestawić wszystkie te rzeczy, które można było zestawić, gdzie można było wyciągnąć statystyki, gdzie można było mówić o faktach, a nie o jakichś tam przewidywaniach albo naszych odczuciach. I wykonaliśmy takie podsumowanie działalności poselskiej w liczbach. Mając na uwadze zarówno moje angażowanie się jako parlamentarzysty w Warszawie, w życie klubu Platformy Obywatelskiej, w życie komisji, których przewodniczyłem, zaraz Państwu pokrótce opowiem. To jest ta aktywność w liczbach, która ma swoje odniesienie w statystykach sejmowych, a także w naszym całym zestawieniu, w naszym zestawieniu poselskim. I tak, Szanowni Państwo, pokrótce. Odnotowałem 124 interwencje poselskie. Zrealizowaliśmy 567 porad prawnych, które, jak Państwo wiecie, od 4 lat udzielamy bezpłatnie dla mieszkańców Grudziądza, a także powiatu grudziąckiego. Odbyłem 247, i to też nie jest do końca pewna liczba, spotkań na szczeblu samorządowym z marszałkiem, z władzami gminnymi, powiatowymi, a także na szczeblu rządowym. Odbyłem 176 dyżurów poselskich i tutaj, uwaga, Paweł musiał przekopać 2 tygodnie wszystkie zeszyty, wszystkie kalendarze, notatniki, internet i tak dalej. 937 różnego typu załatwionych spraw. Począwszy od spraw indywidualnych, związanych z problemami mieszkańcami Grudziądza, głównie to są sprawy mieszkaniowe, sprawy prawa pracy, sprawy o właściwościach cywilnych również, bo tam są kwestie majątkowe i tak dalej, przy udziale prawnika, a także oczywiście te sprawy
których mamy bardzo dużo, które sygnalizują mi samorządowcy z naszego powiatu. Mnóstwo interwencji i to jest 937, być może więcej, ale do tylu jesteśmy w stanie się dokopać z naszych, powiedzmy, kalendarzy, z naszych nośników informacji. Ponad 7 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów. Sami Państwo wiecie, że jak są wszelkiego typu uroczystości, to poseł nie dysponuje środkami pieniężnymi na tego typu cele i tak naprawdę angażuje własne środki na to, żeby wspomóc uzdolnioną młodzież, fundując stypendia głównie uczniom szkoły nr 16, innym uczniom gimnazjalnym, którzy po prostu ze względu na możliwości finansowe swoich rodzin nie są do końca w stanie spełnić oczekiwań celem podnoszenia swojej wiedzy. Odbyłem 37 lekcji o Sejmie w różnych szkołach, zarówno na terenie miasta, jak i poza obszarem. Uczestniczyłem w 49 posiedzeniach rad sołectw, gmin i powiatów i odbyłem 844 indywidualnych spotkań z mieszkańcami, a także wsparłem kwotą ponad 4000 zł dla organizacji pozarządowych. Oczywiście nie będę mówił komu, bo też nierzadko te organizacje chcą pozostać anonimowe, łączy mnie z nimi przyjaźń, mamy ze sobą kontakty, dlatego też tak czynię. Troszkę liczb z mojej pracy parlamentarnej, czyli tej pracy, którą można bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ na stronie Sejmu każdy, kto byłby zainteresowany, może te informacje wyczytać. Jak Państwo wiecie, może i też nie, odbyło się 94 posiedzenia Sejmu, na których byłem wszystkich, czyli mam 100% obecność i frekwencję. Ponad 520 posiedzeń komisji odbyłem. Jestem członkiem dwóch komisji stałych, czyli tych dużych komisji, Komisji Spraw Wewnętrznych i Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji. Poza tym uczestniczę czynnie w czterech pracach komisji nadzwyczajnych oraz jest to komisja do spraw zmian w kodyfikacjach, Komisja Energetyczna, Komisja do spraw Prawa Spółdzielczego oraz Komisja do spraw zakresu zabezpieczenia społecznego. A także byłem przewodniczącym trzech podkomisji, czyli wybrano mnie na przeprowadzenie przez całą ścieżkę legislacyjną, administracyjną do zakończenia procedowania w Sejmie w ramach trzech podkomisji. Więc prowadziłem podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. To jest całkiem moja niedawna praca, zaangażowanie w tą kwestię. Przypomnę, sprawa dotyczyła warszawskiej Łączki i nie tylko. I pochowaniu ofiar totalitaryzmu komunistycznego lat 46-58. Podkomisja nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich działających przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Głównie chodzi o orzekanie zdolności do służby dla wszystkich funkcjonariuszy służb publicznych w Polsce, a także byłem szefem podkomisji, która miała na celu ograniczyć wydatki chorobowe dla funkcjonariuszy, którzy dorobili się uszczerbku na zdrowiu bez związku ze służbą. Wiem, że to może nie jest interesujące, aczkolwiek to są rzeczy, które tak naprawdę bardzo mocno angażują moje działanie i nie tylko moje, ale też innych parlamentarzystów w pracę co drugi tydzień. Szanowni Państwo, złożyłem 3 projekty ustaw, współzłożyłem 35 projektów ustaw. Miałem 69 wypowiedzi sejmowych, ale wiem, że to będą kolejne, dlatego na dzień dzisiejszy możemy mówić o 69 wypowiedziach, a do końca kadencji na pewno zamknie się ona grubo ponad 70 tych wypowiedzi. 10-krotnie byłem sprawozdawcą komisji w sprawach ważnych, głównie zmian w kodyfikacji w różnego typu kodeksach. Złożyłem 94 interpelacje poselskie, złożyłem 3 zapytania poselskie oraz 2 pytania w sprawach bieżących. Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że również poprosiłem o opinię moich współpracowników, z którymi mam najczęstszy kontakt i poprosiłem ich o ocenę mojej pracy, ale poprosiłem też o ocenę pracy mieszkańców Grudziądza, mając na uwadze to, że ten materiał nie mógł być za obszerny, ponieważ, Szanowni Państwo, to jest broszura, która ma 16 stron. 16 stron i zobaczycie, tutaj nie ma lania wody, to jest wszystko to, co jest oparte na faktach i musieliśmy ograniczać liczbę i tak naprawdę dzięki uprzejmości pana prezydenta Malinowskiego, pana prezesa Arka Tuszkowskiego, prezesa GKM Mr. Garden Grudziądz, ministra sprawiedliwości Borysa Budkę, a także jednego z mieszkańców Grudziądza, którego
który zaabsorbował swoim problemem i udało się ważną sprawę, ponieważ był to długotrwały konflikt, który nie można było rozwiązać. Maciej Konieczny, nomen omen, znany wam raczej z innej działalności, aczkolwiek postanowił powiedzieć o mnie dobre słowo, że moja interwencja przyczyniła się do załatwienia potrzeb wielu mieszkańców Grudziądza. Oczywiście tego typu dobrych opinii mieszkańców było znacznie więcej, no ale no, miałem tylko jedną stronę do dyspozycji i na tej stronie są ciepłe słowa od tych czterech osób, o których powiedziałem. Tym bardziej cieszy mnie dobre słowo od ministra Borysa Budki, który jest teraz najlepiej chyba ocenianym ministrem. Jest moim równolatkiem, jest również posłem pierwszej kadencji. Wspólnie pracowałem z nim w komisji kodyfikacyjnej, także tutaj jest ministrem, który najwięcej mógł o mnie powiedzieć, bo mamy najlepszy kontakt, dlatego też cieszę się, że powiedział o mnie parę słów. Szanowni Państwo, co dalej? Z takich aktywności, które miały miejsce również, to ostatnia moja aktywność związana ze złożeniem projektu ustawy dotyczącym odrolnienia podatku rolnego w strefach. No, nie muszę Państwa przekonywać, ma to wpływ na to, na ile będziemy atrakcyjni dla inwestorów i czy te nasze działania przełożą się na nowe miejsca pracy w Grudziądzu, które de facto są najważniejszym oczekiwaniem i najważniejszą potrzebą mieszkańców naszego miasta. Nie mógłbym nie wspomnieć również o moim zaangażowaniu związanym z WZU, ponieważ oczywiście te sprawy już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, ale jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Obronności mówię i będę mówił, że zawsze byłem zwolennikiem konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, dlatego uważałem, że WZU absolutnie nie mogło na tym rynku działać samodzielnie z różnych względów. Okazuje się, że jednak konkurencyjne działanie, wsparcie dużej grupy, jaką teraz jest Polska Grupa Zbrojeniowa, powoduje poprawę konkurencyjności oraz to, że jest to jedna z najbardziej liczących się grup zakupowych w Europie, a jedna z większych na świecie. Dlatego to działanie też wydaje mi się było racjonalne. Co dalej? Praca bieżąca. Oczywiście praca z młodzieżą, bo jestem parlamentarzystą, który może się pochwalić, że pracuje zarówno z młodzieżą, gdzie praktycznie nie ma Młodzieżowej Rady Miasta, której bym nie wspierał ich inicjatyw, której bym nie absorbował pomysłami, z którą bym nie rozmawiał i moje angażowanie się we wszystkie projekty, które uczestniczą, czyli aktywizacja do pracy społecznej, zainteresowanie młodego pokolenia sprawami społecznymi, problemami osób młodych. Na wszystkich tych sesjach jestem, staram się wspierać wszelkiego typu inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta. Ale oprócz młodzieży mamy również seniorów. I tutaj ta najświeższa inicjatywa związana z seniorami, o czym Państwo doskonale wiecie, powołanie Grudziąckiej Rady Senioralnej. Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie dopinania wszystkich szczegółów, ponieważ powstał statut. Jestem po konsultacji ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, które problematyką senioralną się zajmują. Wszystkie te organizacje są absolutnie na tak, żeby taka Grudziącka Rada została powołana, żeby to był obszar współpracy wszystkich seniorów i Szanowni Państwo, też o szczegółach nie mogę mówić na tą chwilę, aczkolwiek zdecydowałem się wespół ze wszystkimi tutaj podmiotami działającymi na rzecz seniorów, że ten projekt uchwały będzie miał formę projektu obywatelskiego. I tak jak Państwo wiecie, po zmianie uchwały dotyczącej ilości do zebrania podpisów, która może projekt obywatelski być przedłożony Radzie Miasta, mówi się o liczbie 150, to 150 zdobyliśmy w parę godzin. Będzie kilkaset, jak nie grubo ponad 1000 podpisów poparcia pod projektem uchwały dotyczącej Grudziąckiej Rady Senioralnej. Mam nadzieję, że ten projekt będzie postawiony na wrześniowej Radzie Miejskiej. Wiadomo, teraz sezon wakacyjny, ale my mamy ten czas, żeby podopinać szczegóły z dyrektorami grudziąckich jednostek, ale też z prezesami różnych kół i stowarzyszeń. W tym tygodniu ten cały czas poświęciłem na to, żeby domówić szczegóły, omówić sobie obszar naszej działalności. Wszyscy są na tak, także cieszę się, że potrafię łączyć tak jakby pokolenia, angażując się w pracę młodzieży, ale również zająć się potrzebami seniorów. I to też o tym trzeba mówić, ponieważ wydaje mi się, że jest to warte wspomnienia. Szanowni Państwo, no, o sporcie. To, że jestem sympatykiem, fanem sportu, że czynnie go uprawiam, też nie muszę mówić. Lubię biegać, lubię jeździć na rowerze, pływam, zarażam sportem moje dziecko. Jaś jest, można powiedzieć, już karateką, zdobywa coraz to nowe szlify.
sportowe. Ja jak tylko mogę, pojawiam się na meczach wszystkich drużyn GKM Olimpia, Siatkarze, Stali Grudziądz i tak jak też mogę, każdemu staram się pomóc. Dlatego też Arek Tuszkowski wspomniał o tej mojej pomocy dla Grudziądza. No, staram się być aktywny na wszelkich forach, ale grudziądzki sport to nie tylko kluby sportowe. To tak jak Państwo wiecie, również są inicjatywy społeczne, gdzie też należy je wspierać. Pamiętacie Państwo bardzo dużą dyskusję na temat lokalizacji toru dla quadów oraz toru dla motocrossów. Pamiętacie, kilka lat temu dyskusję na temat lokalizacji przy Kobylance, tak? Głosy sprzeciwu w mediach się tak jakby pokazywały. Otóż zawiązało się stowarzyszenie fanów motocrossowych, motocrossu oraz quadów i wspólnie z miastem znaleźliśmy lokalizację, która w żaden sposób nie będzie oddziaływała na mieszkańców naszego miasta, która wpisuje się tak jakby w politykę miasta co do obszaru, ponieważ ona znajdzie się w strefie przemysłowej, nikt na uciążliwości nie będzie narzekał. Na tym etapie można powiedzieć, że projekt lokalizacji toru quadowego i toru motocrossowego jest dopinany i stowarzyszenie, które się zawiązało, a liczy kilkadziesiąt osób, no, już niedługo obejmie tak jakby ten teren. Powiem krótko, że jest to teren w lokalizacji zjazdu z autostrady w kierunku zjazdu autostradowego. Pamiętacie Państwo, jedna z dwóch rzeczy, która tak naprawdę została poruszona przed kampanią wyborczą w 2011 roku, skatepark. Odbyłem kilka spotkań z grudziąckimi skatowcami, deskorolkowcami, rowerzystami, którzy na parkunie też tak jakby użytkują. Inwestycja została zrealizowana, dokonana ze skateparku. Cieszą się mieszkańcy całego miasta, głównie ci, którzy są ulokowani i mieszkają na grudziąckim Strzemięcinie, w osadzie Gród. Szanowni Państwo, to co jeszcze ważne, to jest to, że trwa w Grudziądzu cały czas dyskusja na temat nowej hali sportowej. Ale nie mówimy o hali widowiskowo-sportowej, bo to jest tak jakby dalszy obszar działania. Mówimy o hali sportowej na osiedlu Mniszek. Tutaj są czynione bardzo duże starania, między innymi dzisiaj z dyrektorem Pietrucieniem. Chcę na ten temat porozmawiać, bo mamy już koncepcję, gdzie ta hala powstanie, to jest raz, ponieważ tak jakby konsultacje między prezydentem miasta a dyrektorem zespołu szkół w Mniszku trwają. Natomiast oczywiście najważniejsze jest spięcie tego mechanizmu środkami budżetowymi. I dzisiaj będę rozmawiał na ten temat, żeby już uzyskać tak jakby pełną opinię na ten temat, jaka będzie struktura środków, mając na wadze współudział marszałka województwa, totalizator sportowy i nasze miasto, żebyśmy mogli już mówić konkretnie na temat wpisania tego działania do naszego budżetu. No, szanowni Państwo, mając na uwadze to, że tych działań jest znaczna ilość, tak jak Państwo widzicie, no do wszystkiego się odnieść i wszystkiego opowiedzieć nie można. Odsyłam do tej broszurki. Ona zostanie już od dzisiaj kolportowana do mieszkańców naszego miasta. Tak jak powiedziałem, nie ma charakteru wyborczego, bo nic nie może mieć. Tutaj się nie obiecuje, tylko tutaj się ocenia rzeczywistość i fakty na temat danych liczbowych. Na kampanię wyborczą przyjdzie jeszcze czas od września. Teraz jest to wyłącznie sprawozdanie z mojej pracy w 4...